A w Pani życiu, bo jest Pani dziennikarką, ambasadorką, ale też żoną, córką, która z tych ról jest najważniejsza, która jest taką osią życia? No, dla mnie chyba jednak rola żony i córki jest taką rolą, która jest dla mnie ważna i w której wiem, że nie mogę zawieść. To jest coś, co buduje także moją rolę jako kobiety mediów, kobiety, która no, jest osobą publiczną. Gdzieś tym sednem sprawy jest dla mnie właśnie, są dla mnie te dwie role, córki i żony i one dają mi siłę do tego, żeby inne role podejmować. To są bardzo długie role. Poproszę o przepis na rolę żony. No i pan co, to po prostu trzeba być dobrą żoną. A dobra żona to? Dobra żona to ja. Jak pani dba o siebie, o ciało, o formę? No ja przede wszystkim staram się nie przesadzać z tym dbaniem, ale dbam oczywiście, bo to jest ważne, żeby kobieta dała sobie ten kwadrans, powiedzmy, w ciągu dnia w łazience, jako tym, jak to kiedyś Bogumił Kobiela mówił, łazienka jest ostatnim bastionem niezależności człowieka. I rzeczywiście kobieta powinna mieć taki bastion przez przynajmniej kwadrans albo 10 minut w ciągu dnia. I zrobić dla swojego ciała to, co lubi najbardziej. Czyli nie wiem, wziąć dobry prysznic, krem nawilżający, a potem lekki makijaż, który poprawi jej samopoczucie.